Bitwę pod Termopilami każdy z nas zna. W naszej historii wiele bitew określa się mianem polskie Termopile, jednak wielokrotnie jest to chybione porównanie. Mianowicie w bitwie tej, podczas bohaterskiej walki z przeważającym liczebnie wrogiem, zginęli wszyscy obrońcy. Jednak ofiara poległych nie poszła na marne. To poświęcenie zasiało zwątpienie w Persach, a zarazem dodało skrzydeł Grekom, którzy następnie wyparli siły perskie z Grecji. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej bitwom naszych przodków, to możemy spokojnie znaleźć kilka, które zasługują na to miano. Jedną z nich jest Bitwa Chocimska z 1621 roku, a bardziej wydarzenia sprzed bitwy, w których dzielni kozacy mieli swoje Termopile w obronie Rzeczypospolitej. Bitwa Chocimska 1621 roku była konfrontacją tureckiej potęgi militarnej z wojskami Rzeczypospolitej. Zaliczana do jednej z największych bitew tego okresu, w której udział po obu stronach wzięło od 200 do 300 tysięcy ludzi. W tej bitwie brali udział również kozacy zaporoscy, którzy w obozie chocimskim stawili się w liczbie około 40 tysięcy. Heroizm Mołojców, jakim wykazali się, jest powszechnie znany. Jednak epizod poprzedzający bitwę, porównywany do obrońców Termopili, już nie. Bitwa ta toczyła się pod Chocimiem, gdzie wojska Rzeczypospolitej obwarowały się na Zamku Chocimskim. Jednak zanim nadeszła armia polsko-litewska, wojska kozackie z rozkazu króla wkroczyły na tereny Mołdawii i poczęły ją łupić tak, aby sułtan szedł przez spaloną ziemię. Fantazja kozaków jest nam znana, więc i tym razem nie działali ściśle wedle rozkazów i nie ograniczali się tylko do łupienia, ale postanowili powstrzymać marsz liczącej około 200 tysięcy ludzi armii tureckiej. W jednym z miejsc droga na Chocim prowadziła przez skaliste góry pokryte ciemnym i gęstym lasem. Kozacy postanowili wykorzystać teren i w około 100 osób ukryli się w jaskini, by zaskoczyć nadchodzące oddziały sułtana. Mołojcy otworzyli ogień. Był on na tyle skuteczny, iż zmusił armię do zatrzymania się i dopiero z rozkazu sułtana zostali wykurzeni dymem wzniesionym z prochów i siarki. W takiej sytuacji kozacy nie dali rady się utrzymać i musieli opuścić jaskinię. Niestety przez to w nierównej walce ponieśli śmierć na miejscu. Troszkę dalej, po drugiej stronie prutu, około 200 kozaków zasadziło się w lesie i po raz kolejny zagrodziło drogę potężnej armii sułtana. Mimo silnego ostrzału z dział, który trwał do wieczora, nie udało się ich przepędzić. Sułtan całą sytuację obserwował spod swojego namiotu, obiecując hojne podarki dla tych, co przyprowadzą niewiernych. Belerbej Pasza natarł z nowymi siłami na okopy kozackie, jednak z mizernym skutkiem. Mołojcy, nie czekając na dalszej sytuacji, w nocy cofnęli się w głąb lasu i podzielili na dwie grupy, aby umknąć dwiema stronami. Oddziały sułtana ruszyły za nimi i sporą część kozaków usiekli lub złapali, a rozwścieczony bohaterską postawą kozaków, sułtan kazał pojmanych poćwiartować. Sami Turcy przyznali, że od każdej szabli zaporowskiej padło przynajmniej 7 Turków. Ten czas, który zmarnowali Turcy na walkę z bohaterskimi kozakami, okazał się niezbędny dla wojsk Rzeczypospolitej, której spóźnione oddziały zdołały się dopiero przeprawić przez Niest w ostatniej chwili. Po bitwie, która zakończyła się w sumie remisem, ale to nasza strona taktycznie odniosła zwycięstwo, współcześni porównywali heroizm kozaków do bohaterskiej obrony Termopil. Niemcewicz pisał, że pamięć o ich odwadze i poświęceniu stanie się przykładem dla mężnych dusz w następnych pokoleniach. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za Wasze wsparcie i oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i dania łapki w górę. A jeżeli uważasz, że mój kanał jest interesujący i warto go rozwijać, to możesz zostać moim patronem. Wszelkie informacje dotyczące wsparcia finansowego znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce.